Mike 5 we got. Tu mi wychodzi, że jest tak 35 gdzieś kilometrów, nie? Przejeżdżam przez ten cały Kiermuszyny, wjeżdżam tu do tej drogi koło Bagienka, tak. Bo tu na dole, a tu przed tym grzebem, w tym miejscu, jest taki ten długi zjazd, nie? I ja już mówiłem tego, jakieś tam 2 tygodnie temu jadę z tym długim zjazdem na samym dole, wiesz, to się duże prędkości tam, wiesz, tego. I na samym dole, wiesz, akurat pilarze pracują, wisi tak, wiesz, metr nad ziemią. Już taka, rozmawiałem z nimi, paliwa zabrakło, poszli zatankować. I zawisłem, wiesz, na tym, wiesz, straciłem na moment przytomność, wiesz, psy odjechały, wiesz, że tu już jest mój rejon, wiesz, klęski. No. No i później w końcu jaki jest Darek? No. Kiedyś, zanim został moim mężem, Darek, oglądałam taki film Waleczne serce. I to był film, który wywarł na mnie chyba największe wrażenie. I to z tego względu, że Darek bardzo mi przypominał tego głównego bohatera. Dlatego, że on ma niesamowite poczucie takiego honoru i walki, prawda? Jeżeli już zaangażuje się w robienie jakiejś rzeczy, to po prostu bardzo jakby całym sobą to robi. Słuchajcie, zatrzymujemy się przed tą tabliczką, żeby to odczytać. Od dawna, dawna myślałem o czymś takim, żeby założyć takie państwo harcerskie. Mój taki poprzednik, twórca polskiego skautingu, Andrzej Małkowski, chciał założyć Rzeczpospolitą Podhalańską, takie pierwsze niepodległe państwo w Polsce w 1917-18 roku. Niestety mu się to nie udało. I teraz po wielu, wielu latach powstała Republika Ściborska, która jakby przypomina tamten fakt i mówi, że na tym terenie, jak tutaj widzicie, to jest taki teren 12-hektarowy, to jest taki teren, który ma służyć samym dobrym rzeczom. Czyli ma się tutaj taka naprawdę dobra energia tworzyć. Żeby złej energii tutaj nie było, to wprowadziliśmy takie zasady. Chcemy, żeby na tym terenie zwierzęta czuły się bezpiecznie. Nasza cała rodzina jest rodziną wegetariańską i też po prostu chcemy, żeby tutaj nie zjadać zwierząt, dlatego też wszyscy goście, którzy do nas przyjeżdżają, też na czas pobytu powstrzymują się od jedzenia produktów mięsnych, żeby zasymbolizować, że zwierzęta też są ważne i też mają swoje prawa. Nasze psy, dzisiaj jest taka leniwa trochę pogoda, ale spróbujemy je wywołać, żeby one zawyły tutaj razem z nami. Możecie nam pomóc. Zajmuję indianistyką, czyli poznaję kulturę Indian Ameryki Północnej i od mniej więcej 15 lat, kiedy pierwszego pieska sobie zaprzęgowego kupiłem, zajmuję się poznawaniem kultury Eskimosów.
Przez szereg lat organizowaliśmy też zawody psich zaprzęgów. To są, jest taki plakat jeszcze pamiątkowy z pierwszych zawodów, które zorganizowaliśmy w 98 roku w Giżycku, a to są akurat ostatnie zawody, które organizowaliśmy w 2002 roku w Augustowie. Od tego czasu przestaliśmy organizować zawody. Właściwie też ja przestałem jeździć na zawody, dlatego że sport ten poszedł w stronę taką wyczynową, co nie jest niestety zbyt dobre dla piesków. Rekreacja z psami, takie zajęcia dogoterapeutyczne, wyprawy, jakieś treningi są naprawdę super ciekawe i czasami o wiele, wiele ciekawsze od takich zwykłych, standardowych zawodów. U nas też utworzyliśmy taki klub sportowy, oczywiście jest to bezpłatne. Można do nas przyjeżdżać, uczyć się jeździć psimi zaprzęgami, przy okazji troszeczkę oczywiście z tymi psami być tam i pracować przy nich i tak dalej, i tak dalej. No i teraz nasza ekspozycja. Ona jest podzielona na dwie części. To jest taka część eskimoska, a tamta jest część indiańska. Ja się wychowałem w zielonej Puszczy Kurpiowskiej u mojego dziadka i trzeba było tam wypasać krowy. To nie było lepszego zajęcia, po prostu jeszcze ze swoim młodszym bratem. Całe kieszenie, jakiś tam kurczę kanapek, jakiś jabłek do tego i z tymi krowami wyruszaliśmy sobie i całymi tam dniami paśliliśmy te krowy, szałasy. I ja tam te szałasy różne budowałem, oczywiście spaliliśmy w nich. I tak spędzane dzieciństwo jest po prostu rajem, no nie mam innego określenia. Ożysz, nauka w takim renomowanym, nazwijmy to, liceum w Inowrocławiu, praca jako nauczyciel, oczywiście wielka pasja, jaką było harcerstwo, które zaczęło się u mnie w 1980, mniej więcej 3-4 roku. No niemniej po prostu ciągle mi tej wsi jednak brakowało. Jak tam? Mamy dzisiaj coś ciekawego? O, cały czas jest ten projekt tego festynu, że zmiana godziny, startu. Ale jak tam, żebyś prowadził ten program jako konferencję? Tak. Ja pokażę. Od 24. O Jezu, ja już sobie wyobrażam. Program od 24 w nocy do 3 rano. No to ładnie. Kiedy z Justyną już była decyzja, że łączymy nasze losy, no to pierwszy dzień naszego małżeństwa to jest pierwszy dzień na wsi, właśnie w naszym nowym domu. No i tam działaliśmy społecznie bardzo intensywnie. I naszym jednym z marzeń wielkich było utworzenie Orzyskiego Parku Krajobrazowego. Po 8 latach przegraliśmy tą kampanię i metodycznie zacząłem szukać nowego siedliska. Trafiliśmy takie życiowe bingo, można powiedzieć, w tym miejscu. I to właściwie wszystko jest tutaj, jest naprawdę takie...